Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem omówić temat wróżek, wróżbitów, kart tarota. Ponieważ wiele się widzi w telewizji wróżek, które kładą karty tarota, które na pewno pomagają nam w jakiś tam sposób opowiedzieć naszą przyszłość, wytłumaczyć nasze zdarzenia życiowe, które się po prostu albo działy, albo które się zdarzą w naszym życiu. Także chciałem wam skomentować, iż nie wszystkie te wróżki, nie wszyscy ci wróżbici tak naprawdę są wróżbitami i są wróżkami, ponieważ wiele ludzi bierze się za temat, który po prostu nie jest im znany. Myślą, że pozjadali wszystkie rozumy, że znają się na kartach tarota i mogą kłaść karty tarota w taki sposób, jak im żewnie się po prostu podoba i twierdzić pewne rzeczy innym ludziom, ale oczywiście jest to wielokrotnie nieprawdą. Ja znam jedną tarocistkę, która powiedziała, żeby jedna osoba jechała z Australii na Hawaje, żeby poznała tam pewną dobrą osobę, pewnego fajnego faceta. Oczywiście kobieta wydała środki na ten cel, pojechała na Hawaje. Z Australii, dodam, że to jest dosyć daleko. No i nie poznała tam nikogo. I po prostu ze spuszczoną głową wróciła z powrotem do Australii. Nie stało się to, co wróżka po prostu powiedziała jej na ten temat, żeby po prostu znalazła swoją drugą połówkę właśnie na Hawajach. Także uczulam was, drodzy kochani, na ten temat, ponieważ warto wiedzieć, iż nie tylko prawdę mówią wróżki i jacyś panowie, którzy uważają się za wróżbitów, ale po prostu trzeba mieć też zdrowy rozum i patrzeć trzeźwo na rzeczywistość. To właśnie jest mój taki przekaz dla was, drodzy kochani, że trzeba mieć trzeźwy umysł i myśleć bardzo logicznie o tym, co nam mówią takie wróżki, tacy wróżbici, ponieważ wielokrotnie mogą się mylić, mogą powiedzieć pewne rzeczy, które nie są prawdą o nas samych. Ja też miałem taki przypadek, że pewna wróżka powiedziała mojej znajomej, że jestem rycerzem mieczy. Oczywiście żadnym rycerzem mieczy nie byłem, jest to po prostu kłamstwo. Jest to najgorsza karta w tarocie i oczywiście ja nie mam nic wspólnego z tą kartą. Co chciałem jeszcze powiedzieć na ten temat, że po prostu trzeba po takim kładzeniu takiego tarota odpowiednio się oczyścić. Czyli po prostu musimy mieć oczyszczenie po kładzeniu tych kart tarota, jeżeli już ktoś się za to bierze, prawda? Jeżeli tego oczyszczenia nie ma, może po prostu dana osoba przyjąć na siebie duchy, może przyjąć istoty astralne, dzięki czemu będzie miała po prostu problemy. To jest jak małe dziecko, które się bawi zapałkami, nie wie, że po prostu ogień parzy i może się po prostu sama sparzyć. Tak samo jest właśnie z kładzeniem tarota. Jeżeli się bierzecie za to, jeżeli bierzecie się za kładzenie tarota, kart tarota, musicie wiedzieć, iż to nie jest jakby zabawa z takimi kartami, tylko po prostu może to nam przynieść jakby sprowadzenie duchów do naszej sfery, w której żyjemy. Także serdecznie polecam Państwu ten temat, żeby to przemyśleć. I na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odprawnikiem mineralnym, bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.